Moi kochani, Succubus Demo, gramy. Kolejna gra z festiwalu Next na Steam. Tutaj się spodziewajcie różnych rzeczy. Mam nadzieję, że... Chociaż może oni zaszokowali bardziej na wstępie, a to później już zobaczymy, co to będzie. No jest cenzura jakaś, jest. Succubus, no wiemy, kim jest Succubus. Jak nie wiecie, czym, kim jest ta istota, to se wpiszcie w Google, se wyczytajcie. Masz jednego na o, Mr. Premi dostał, dziękuję. To jest po prostu baba, tak? O, widzę, że Kycu odpalił Giant Uprising. Idźcie do Kyca tam, twórcy od Giant Uprising. Kycu na Twitchu ma stream teraz i testuje właśnie waszą grę, odpalił. Aby pokonać etap wspinaczki, musisz przeskoczyć na... Dobra, myszką, żeby przeskoczyć na kieruj i okej. Okej. Taki quick time event. Niezłe racice, jak to się mówi, niezłe kopyto, nie? O kobitach się mówi, jak ma niezłe nóżki. Dobra, na razie to jest... A, tu jakiś demoniczny noworodek z pindolkiem sobie wisi, który ma trzy głowy. Ale to jest dziwne, bo on wisi, ale on już jest jakiś dziwny, to nie wiem. Okej. A tak. Dobra. Tutaj ołtarzyk. O, coś tam. Okej. Coś takiego. No i wojna. Egzekucje. Zraniony lub ogłuszony przeciwnik ma żółtą poświatę. Kiedy zbliżysz się, naciśnij shift, aby wykonać egzekucję. No dobrze. Okej. Jakiś slasher. Tu jest jakiś chłop. Chłopce tam wisi. Palonko. Na razie mam jakąś ciulatą broń, chyba później dostanę coś lepszego, nie? Dobra. Pindole leżą. Ten się pali, ale nie pali się. Tu są tentakle jakieś. Menu wyboru broni. Na K, na to. Wciśnij, przytrzymaj. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Ostrza agonii, to jest to. Iskra. Tego nie można palić, tak? Pala uderzeniowa. Leczenie. Kula ognia. To ja nie wiem, to chyba falą uderzeniową to zrobiłem. Dobra. Tutaj sobie wiszą wariaty. Czy zadrapania ci nie przeszkadzają, kiedy się przeciskasz przez te ciasne szczeliny? Nie, ja ci powiem dlaczego. Dokładnie. Ja wam powiem, dlaczego w grach są sceny, gdzie się przeciska postać. Wszystko się wzięło od Lary Croft. I te sceny są tylko po to, żeby było usprawiedliwione zbliżenie na dupę. O, dokładnie.
Czyli żeby było usprawiedliwione zbliżenie na dupę i cycki, prawda, kobiety, która gra w tym filmie czy w grze, i żeby się ocierały te skały o właśnie jej wystające części ciała. No to właśnie o to w tym chodzi, nie? Tak naprawdę tylko po to to powstało. Ty, a faktycznie, zrobiliście cenzurę, ale nie pomyśleliście chyba o tej cenzurze, że jak nic nie ruszam, patrzcie, nie ruszam, to się samo włącza takie ten i tu już widać te cycki. No to ciekawe. Tutaj chyba nie ma tej cenzury. Co to jest? MC Spawn, fajna gierka, no fajna, fajna! Tylko nie wiem, co to są jeszcze te kropki tutaj. W sensie... Ktoś wykminił, co to jest na środku ekranu? To jest moc moja? O, jakiś dymon przyszedł. Dobra, tutaj przyszedł jakiś paskudny demon. Dobra. Mana taka, tak? Dobra, teraz tak. Weźmiemy sobie iskrę. No bo się palę zaraz. Czy oni będą się wiecznie tutaj pojawiać, czy już się skończą? Mam nadzieję, że już nie będą przychodzić. Nie no, co to, to wieczność będą przyłazić tu. Ja może muszę iść po prostu, co? Nie no, to się nie otworzy, dopóki nie rozwalę ich wszystkich. Dobra, zróbmy leczenie jakieś. A nie wiem, się podleczyłem w ogóle? Furię mogę uruchomić. Dobra. To za mocarz. Aha. Okej. Co to za jajo? Studio jajo, moi drodzy. Dobra. Studio jajo. Idziemy dalej. Sztylet. Dzieje się. Jest jakiś coś. Tu sobie wiszą ciała. Tu są te takie malutkie. Co ta baba? Nie, no ale.
gra. Nie można już jej nic zrobić. A ty, można te ściąć? Dobra, tutaj jest jakaś interakcja. Znaczy, ja wam powiem, jakie moje nastawienie było do tej gry od samego początku, że gra będzie totalnie beznadziejnym, bardzo przeciętnym, można powiedzieć, takim, jak są gry z kosza, takim slasherem. I tylko o niej jakby w internecie i ogólnie szum się robi wokół kontrowersji związanej z przemocą i przede wszystkim z nudity, nie? Czyli, że będzie skakać po puloku, że będą tam, będzie tak dużo krwi i tak dalej, nie? Więc generalnie takie moje nastawienie było od samego początku. A po tym demie to trudno mi powiedzieć, no na ten moment jakoś mnie tutaj nie powala, może dlatego, że wiecie, no to jest początek gry, jeszcze w żaden sposób tutaj jakichś kombosów, jakichś innych broni nie mam odblokowanych, może coś takiego, nie? Może później się to rozkręca. Uwielbiam te wasze przedśmiertne konwulsje. No i tak, no to właśnie tak będzie. Będzie dupczenie o takich rzeczach. Tak ma być. Tu zwycię... Fajne są te finishery. Ciekawe, kiedy się znudzą i... Znaczy, widzę kombinacje ich tak znaleźć. Ze trzy chyba takie były różne. Tak, jeden jest, że tak podrzucany jest. Potem jest jeden, że głowa jest odcinana. Musiałbym zobaczyć, ile tego jest. A jeden jest taki właśnie, że głowa jest nabijana i ciało jest odbijane dalej. Dobra, tutaj w ogóle ciała nie złapało, jak widzicie. To jest, o, to jest fajne, że go tak podrzuca, to jest najsik. Dobra. No tutaj jest błąd jakiś, że go nie łapię, ale nie wiem dlaczego. Dobra, odcinamy ją. I ta jeszcze jakieś szaleństwo próbuje robić, to zmienimy ją na pocisk ognia. Chociaż teoretycznie im takim sukubom i tak dalej ten ogień nie powinien zadawać obrażeń, nie? O, tu jakiś kombos, widzieliście? Dosyć spoko. Bo skąd to są jakieś piekielne istoty. Czy podniecają cię Amazonki, ich kształty, ruchy, żądza walki? Te szmaty doszukujące się przyjemności. Cierpienie, oczywiście, że mnie podniecają. No, no i to takie właśnie jest, no to takie. O tym właśnie jest ta gra, moi drodzy, o ruchaniu. Bum! Zjedzone. Aha, dobra. Poczekajcie, weźmiemy falę uderzeniową. Co to jest? Dzioboł jakiś. Oh, no, skill. A beautiful
tear down their own offspring from the womb before they are fully grown, leaving them to squirm, yearn, and fend for themselves as they blindly navigate the world. It's an omnivore bottom feeder, eating anything it can get its claws on. Their limited use of pyrokinesis is sometimes used to cook rotten flesh and boil the maggots out. What disgusting yet fascinating life it leads. Tak było, moi drodzy. To mi przypomina jakąś w ogóle miejscówkę z innej gry, dosłownie, nie wiem, z jakiegoś Duma albo coś. Nie wiem, kojarzę, że też w bardzo podobnym miejscu w grze byłem. Szybciej wściekli, moi drodzy. A, bo ja mam w końcu miecz, dobra. Ty, bo ja się bawiłem tam tymi mieczykami, a ja tutaj mam poważną rzecz. Dobra, mamy kolejne kombosy tym mieczem. Dobra, jest, ty, dawaj go. Dobrze, jest, jest okej. Dobra. Samice dominują nad samcami, jak w większości gatunków. No, to trochę tak może być. Jakieś kościeje. Zdmuchnąłem ich. Czy ja nie muszę im gniazdo rozwalić, czy coś takiego? Ta, dobra. Jednak trzeba im te gniazda rozwalić. Nic się nie wydarzyło? O, widzisz. One się wskrzeszają nadal. Dobra, końcówa. Jestem ciekaw, co temu chłopu zaraz zrobi. Rozpiłowany. Tu jakieś latają demony. Ha!
Wychodzę na streama, widzę tylko jak Bąka obmacuje kogoś. Jakie tam obmacuje? Twoja gorąca krew mnie rozgrzewa. Chodź tu, demonie. Chodź tu, dziku. Byczku raczej bym powiedział. Bardziej jak byczek wyglądasz. Co grasz teraz? Nic, w grę komputerową na komputer stacjonarny. Hopla. Czy było pite wczoraj? Ale co było pite? Herbata? Woda? Dobra. Tam lata jakiś. Dobra, spadł już. O, gigant jakiś. O kurde. O nie, 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 dobra. Z nim będzie trzeba tak walczyć chyba. Kurde, co jest? Zostałem powalony, moment. Kurde. Ja trochę regeneruję tymi finisherami HP. Oni się sami spalą. Dobra. Dawaj go. Nice. Mało HP mamy. Huel. Dobra, i teraz tak. Co tu się wydarzyło? Dostałem obrażenia jakieś. Klatkuje, czy mi się wydaje? Może klatkować, może nie trzymać 60 FPS-ów. Pamiętaj, że to jest demko. Chłop tu na kamieniu. Czekajcie, ja mogę leczenie. Jak działa to leczenie? Pokażcie.
Ta mana się regeneruje z czasem, tak? Dobra, czyli tu mam leczenie. Schodzą. Nie będzie drugiej rundki. Aha, bo ja... Dobra, i tutaj HP jest regenerowane, tak? Dobra. Tu jest jakaś taka... Tam się to nie otwiera jeszcze. To jeszcze tu nie schodzimy. Moi drodzy, kolanko! Chwyć za kolanko wyskoczyło, chwyć za kolanko. Za często wyskakują te reklamy. Ja muszę tam sprawdzić, co to za ustawienia tam są. To powinno wyskakiwać raz na 15 minut, a to wyskakuje co kilka chwil. This used to be a pure blood race, but it's been defouled. The females are superior. Oho, boss. Jest boss. Co ty gadasz, pan Fukacz? To chyba tylko ty tak myślisz. Moi drodzy, jest boss. Baba, co ma 6 rąk, 10 cycków. To jest jak głośno. It's me, your favorite demon. I thought I should tell you more about myself and my game. So, this is my cave, or if you like, my main hub. At Succubus, you will be able to change its appearance anytime. Surprisingly, even my appearance can be changed to make me perfect for you. This place is quite chaotic, so you will definitely need a map. You will find there as many as 21 unique levels with an interesting story and characters. You will also prove your superiority in the ranked arenas and take part in epic boss fights. 40 different weapons will help you in this brutal task. 20 special powers. Interactive environment. And my entire collection of sexy armors. No, gra polecana, słuchajcie, rodzinie całej, dzieciom, prawda? Dokładnie. Może być, podziel się opinią. Gdzie mam się podzielić opinią? Na jakiejś stronie. Okej, to ja się podzielę opinią. Okej, I understand. Do you finish Scubus Deno? To jest. Jak gameplay oceniasz? Nie porwał mnie, trójkę. W skali od 1 do 5... No demo było krótkie, więc nie zdążyłem się nudzić, ale już takie powoli...
Już tak te fale tych małych gówniaków już tak mnie męczyły powoli, tak. Tak, muszę powiedzieć, że no nie wiem, no tak, to jest moje odczucie. Based on your overall experience, would you like to succumb to this anytime soon? Nie wiem. Trochę jak gąciarz odpowiem, nie wiem. Od 1 do 5, jak oceniasz grafikę? No tak wszystko średnio, tak wszystko średnio. Od 1 do 5, jak atmosfera i immersja. Dobra, tutaj muszę dać im wysoką, w sensie, że no widać było, że to jest takie piekło, tam ludzie byli jakieś tam tortury, tam jakieś płody chodziły, jakaś krew, ogień. Ale myślę, że 4, na wow to nie zasługiwało, nie? Jak myślisz, że zbalansowana gra? No grałem na normalu i już była sytuacja, że prawie zginąłem, więc generalnie myślę, że jest zbalansowane, jest ok w miarę. Mechaniki, czy się bawiłeś mechanikami? No nawet były mechaniki spoko. How i easy are they to understand? No intuicyjne moim zdaniem, taka czwórka intuicyjna. Have you encountered any game breaking bugs? How often? Czy nie, tak niezbyt. How much have the this. Dobra, no to tam największy bug był taki, że brałem te ciała tymi finisherami i te ciała były niewidzialne czasami, tak? Ale trochę wpływały. If you please write down your PC specs. Nie, no proszę was, nie będę wam całego komputera tu wpisywał, no. Which aspect of game is most irritating? Where focus on the improving most? Please name three games you're in Succubus. Your room for feedback. What feature improvements you like to add in the full version Succubus? Chyba co to jest? Żabka zasłoniła mnie? Czemu mnie żabka zasłoniła? What did you enjoy the most while playing the Succubus demo? Czym najbardziej się bawiłem? Nie wiem, kurde, muzyka była fajna. Music. Co mnie najbardziej irytowało? Waves of the same mobs. Nie wiem, kurde, nie wiem jak to napisać. Which feature implements would you the full version of Succubus? Ruchanie. No nie wiem co w pełnej wersji. Niczego nie oczekuję. Jakie trzy gry przypomina ci Succubus, moi drodzy? Proszę wymienić mi trzy gry, które wam przypomina ta gra. Taki trochę Painkiller. Taki trochę. Trochę Hearthstone. Na pewno finisherami Doom. Że te demony się tak rozwalało, nie? Sekcja z VRChata. Okej, spoko. Nie no, chyba Doom, nie wiem co tam, for your feedback. No to jest to samo co Agony, tak, to jest to samo. Dobra, przesyłam to. Nie, może nie jest to idealna forma, ale napisałem co mogłem.